W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie historię wszystkich skrzynek w Fortnite. No i oczywiście zaczynamy od pierwszej skrzynki, czyli od zwykłej skrzyneczki, która została dodana w pierwszym dniu gry. Mieliśmy wtedy zwykłą skrzynię oraz skrzynię z amunicją, ale w tym odcinku skupiamy się na skrzyniach z lootem. Czyli to była pierwsza skrzynia i jeśli zastanawiacie się, jaka była druga, to jest to według tego filmu, który macie oczywiście w opisie, więc jeśli chcecie więcej obejrzeć takich filmików, możecie znaleźć to na kanale Zylas. Także pierwszy link w opisie, możecie do niego wpaść. No i słuchajcie, sprawa wygląda tutaj tak, że mieliśmy królewską skrzynię i była to pierwsza nowo dodana skrzynia. Teraz przechodzimy do skrzyni numer 3 i zróbmy w ten sposób, że każdy z was, kto kiedykolwiek otworzył taką skrzynię, w sensie wykopał skrzynię skarbów, niech teraz zostawi łapkę w górę, a dla osób, które jej jeszcze nie otworzyły, no to już za niedługo będziemy mieli ją w grze, ponieważ wtedy, kiedy ja to nagrywam, czyli czerwiec 2024, jesteśmy przed aktualizacją piracką, gdzie właśnie skrzynia skarbów ma powrócić do gry. Czy to będzie w takiej formie? Nie wiem, przekonamy się. A teraz przejdźmy do skrzynki numer 4, 2019 rok, czyli już 5 lat temu. Skrzynka na Pandorze, jedna z moich ulubionych lokacji, bo nie dość, że mieliśmy tam Meksyk, w sensie Meksyk wtedy zniknął, akurat i pojawiła się Pandora, ale mieliśmy tutaj skrzynię z Wonderland, bodajże tak się ta gierka nazywała i to była współpraca. Z tej skrzynki wypadały nawet szare przedmioty, no przecież to jest jakiś totalny żart. Przejdźmy teraz do skrzynki z drugiego rozdziału i było to w pierwszym sezonie. Dostaliśmy Better Chest, czyli lepszą skrzynię, czyli ja na nią mówię epicka skrzynia, ulepszona skrzynia. Dajcie znaka wy w komentarzu, jak wy mówicie. A teraz, jak widzicie, z niej lecą fioletowe, złote przedmioty i ona różnie się pojawiała. Raz była często, raz była rzadko. I tutaj następna skrzynia, czyli taka skrzynia większa, z której pewnie wylatuje dużo więcej lutu. Ja ją pamiętam, ona była na agencji, jak też możemy zobaczyć na minimapie. I to była skrzynia Ghost. I mieliśmy jeszcze jedną Shadow skrzynię, zobaczymy, czy ona tutaj będzie. Tak, dokładnie tak. W tym sezonie mieliśmy właśnie dwa rodzaje tych skrzynek, bo mieliśmy Ghost versus Shadow. I to te skrzynki działały dokładnie tak samo. Przynajmniej tak mi się wydaje, dajcie znaka, czy one się jakoś różniły, ale wydaje mi się, że z jednej i z drugiej skrzynki wylatywały różne przedmioty. Chociaż tutaj, jak teraz patrzę, to tutaj leciały lepsze. Henchman Chest. Tego w sumie nie... Dobra, już wiem, to są te skrzynie takie, można powiedzieć, zagubione, które były na całej mapie porozkładane, w sensie w takich miejscach, w których nie było totalnie nic, czyli na przykład tak jak tutaj mamy drzewo i mamy henchman chesta, mieliśmy tutaj często właśnie jakieś fajne leczenie, jakiś fajny loot, no i skrzynka, którą każdy OG gracz, w sumie za niedługo OG sezon chapter 2 ma się pojawić, każdy gracz tęskni za tą skrzynką i za tymi broniami, które mieliśmy w tej skrzynce, bo mieliśmy właśnie tutaj te marvelowe przedmioty i chyba pompa z tego też leciała, fioletowa i złota, tego tak. Wylatuje tutaj pompka i to jest bardzo fajna skrzynia, za którą bardzo dużo osób tęskni i również za niedługo ona się pojawi. Następna skrzynia, w sensie być może się pojawi, być może pojawi się coś podobnego, bo mamy mieć marvelowy sezon. Następna skrzynia jest w... to jest Doktor Doom, tak, i to jest jego skrzynia, w sensie też to jest taka sama skrzynia jak henchmeny i tak dalej, tylko ich mieliśmy dużo w jego sejfie. Następna skrzynia Shield Chest. Czyli to jakaś skrzynia do leczenia, by można było powiedzieć. Zobaczymy, co z niej leci. Aha, czyli to jest ta skrzynia, która była na tych samolotach, które... Tak, aha, czyli mieliśmy tutaj jakieś leczenie, nie wiem, czy tam jakakolwiek broń była. Bunker Chest. Skrzynia z bunkra. A, i to są te skrzynki, które były wykopywane. Gdzie niegdzie na mapie mieliśmy zawsze na kilku lokacjach coś takiego. I były one chyba też na takich stałych lokacjach, na przykład tak jak na tej lokacji, w tym miejscu, czyli w domku na Pleasant i dużo osób tutaj o tą skrzynię się biło. W sensie ta skrzynka od razu dawała nam bardzo fajne przedmioty. Jak coś gdzieś ważnego będzie, to co jakiś czas będę tutaj zatrzymywał, żeby więcej coś powiedzieć na ten temat. Następna skrzynia jest to skrzynia kosmiczna. Skrzynia kosmiczna, jedna z moich ulubionych skrzynek, z nią było tak, że trzeba było ją uderzyć przez na przykład naszych kompanów, czyli na przykład ja raz biłem, raz mój kolega z duo, a jak graliśmy w składach, no to cztery osoby musiały uczestniczyć, żeby tą skrzynkę otworzyć i z tego co pamiętam, tyle co ścian, to tyle było uderzeń. O, widzicie, na każdej ścianie mamy uderzenie, no i tutaj ostatnie uderzenia i to była dobra skrzynka, ponieważ tutaj leciało dużo przedmiotów, zobaczmy co tutaj z niej dostaniemy i mamy tutaj, aha, czyli dwa przedmioty. Mi się wydaje, że wylatywało więcej, ale to być może na składach było trochę tego więcej. Następna skrzynia to IO skrzynia.
I tego sezonu to w sumie nie do końca... Aha, dobra, już wiem. Tu wtedy weszły te skanery do gry. Nie wiem, czy pamiętacie, ale te skanery były mocne. I to jest ciekawe. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczmy, co to będzie. I to jest... To są skrzynki... Dobra, tak się zastanawiałem, dlaczego jest tyle kolorystycznych skrzyń, a to przecież tak działało, że tyle, ile tam chyba jakichś kul uzbieraliśmy, czy coś takiego, no to takiej jakości skrzynie mieliśmy. No i właśnie, tak jak tutaj na tej gwiazdce możecie zobaczyć, że ile gwiazdek wam się udało zebrać, to taki loot mieliście, więc jak mieliście jedną gwiazdkę, to była szara skrzynia, jak mieliśmy dwie, no to zielona, jak mieliście trzy, to pewnie niebieska, fioletowa i złota, i tak dalej, i tak dalej. I tak też to tutaj jest pokazane. I tutaj było bardzo dużo lutu, bo nie dość, że mieliśmy tych skrzynek tutaj chyba naokoło w balkonie, to jeszcze na dole. Zobaczcie, to no naprawdę nie wiem, ile tych skrzyń tutaj było, ale chyba kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. No wydaje mi się, że około 20 skrzynek tutaj mogło być. Jak pamiętacie, napiszcie w komentarzu, bo to jest wszystko tutaj na tym balkonie, a jeszcze tam było na dole tak bardzo dużo obok siebie poustawianych. Czyli wchodziliśmy do statku matki, czyli do głównego UFO, no i mogliśmy zebrać bardzo dużo skrzynek i to od razu w full jakości. Sideway chesty. Co z niej... Sidewaysy, co z nich wylatywało? Wydaje mi się, że tutaj z tej skrzynki pewnie wylatywały te przedmioty, te shadow przedmioty, sideways przedmioty, nie wiem jak to dobrze nazwać, ale zobaczmy, czy tak będzie. Chyba nie, zobaczmy z tej drugiej skrzynki. Dobra, mamy, bo wtedy mieliśmy mityczny ten minigun i mieliśmy mityczny karabinek, tylko to leciało wtedy z bossów. Dobra, mamy skrzynię siódemki i o tej skrzyni to zapomniałem. W ogóle dajcie znaka w komentarzu, jakie skrzynki nigdy w Fortnite jeszcze nie otwieraliście. I ona była również w bunkrach. Okej, tylko jak się otwierało te bunkry? Czy one były na klucz? I wydaje mi się, że te bunkry, te takie wiecie, sejfy siódemki były na klucze, z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien. Następnie w 2022 roku, czyli już dwa lata temu, dostaliśmy znowu skrzynię skarbów. I jak możecie zobaczyć dokładnie, w tym miejscu również wykopujemy skrzynię i taka skrzynka za niedługo ma powrócić do gry. Widzowie, ja wam przypominam, tutaj przy tej skrzynce, że to jest mój drugi kanał, czyli Rafa Plus. Zasubskrybujcie go dzwoneczkiem, bo jest tutaj dużo właśnie takiego kontentu, gdzie wspominamy sobie rzeczy. I tutaj kolejna skrzynia. I jest to skrzynia Star Warsowa, Imperial, czy jakoś tak tam była nazwana. Ja zawsze mówię na to Star Wars Chest, w sensie skrzynia Star Warsów. I w sumie takie filmy też nagrywałem, że Star Warsowa skrzynia, nie wiedziałem, że to się jakoś różni. Być może to zawsze jest to samo, zaraz zobaczymy, bo pewnie jeszcze będą. Następnie mamy Chrome Chest i to jest tak, że tutaj, jak ona była schromowana, to mieliśmy większą szansę na to, że będzie schromowany item. Następna skrzynia to holoczesty. I holoczesty również, jak widzicie, one były tutaj na klucze. I im więcej kluczy zdobyliście, tam wyleciały wam z chestów, no to tym więcej lutu z tych skrzynek mogliście uzyskać. Ja to bardzo dobrze wspominam, zwłaszcza dzięki tym egzotycznym skrzynkom, ponieważ tam mieliśmy często jakieś właśnie takie strzelbę i tą strzelbę chyba mogliśmy tylko i wyłącznie mieć wtedy z tych skrzyń. Ale tego nie do końca pamiętam, czy tak było. Exotic Holo Chest. I w sumie tutaj mamy też o tym powiedziane. Czyli dwa klucze to skrzynia egzotyczna. Jeden klucz to fioletowa złota. Coś takiego. I tu jak widzicie właśnie on wsadził dwa klucze. I pewnie już wtedy graliście. Tak mi się wydaje, że większość osób z was już w tym sezonie grała. I jedna z moich ulubionych skrzynek teraz. Czyli ta królewska, taka rycerska skrzynia. Gdzie mieliśmy z niej młot. Jak grało się turnieje, no to zawsze liczyło się, że wyleci nam ten młot i będziemy mieli rotację. Pamiętam turniej z Zakrzakiem, jak graliśmy, właśnie ten młot z niej wylatywał. Im więcej tych skrzynek mieliśmy, no to tym większa szansa na młot, więc łatwiej później było grać. I tej skrzynki nie pamiętam, ale dobra, już wiem, o co chodzi. Tutaj chodzi o skrzynkę, z której leciały te kolorowe przedmioty. Dokładnie te, egzotyczne, i one się tak mieniły. I te przedmioty miały wtedy jakieś dodatkowe właściwości. No nie, że szybciej biegałeś, coś takiego. Ja to bardzo dobrze wspominam. A to, co to będzie? Aha, to jest ta skrzynia ze współpracy i z niej wylatywał ten ODM, chyba tak to się nazywało. Wyleciał i dzięki temu mieliśmy właśnie fajną rotację. Ja mega dobrze wspominam właśnie tutaj używanie tej rotacji, ona była spoko. Także taka skrzyneczka. O, i jeszcze mieliśmy wtedy tą rakietę, w sensie to strzelanie. I tu wracamy właśnie do skrzyni Star Wars, ponieważ mamy tutaj drugi rodzaj. Ja długi czas myślałem, że jest tylko i wyłącznie jeden rodzaj tej skrzynki, czyli skrzynia Star Warsowa, a tu się okazuje, że te skrzynie się
od siebie różnią. No, ciekawa sprawa, bo myślałem, że zawsze, że to jest jedna skrzynia, a tu się okazuje, że tych skrzyniek być może było kilka. Oczywiście ten wygląd tylko był zmieniony, no nie? Jakieś tam przedmioty inne. A to, co to jest za skrzynia, tu jest... Aha, to jest skrzynka. Ten duch, jak stał, no to on wskazywał nam, gdzie jest skrzynka. Tylko on wskazywał nam skrzynkę, która jest totalnie słaba, bo ona się chyba niczym nie różniła. Tylko, że on nam pokazywał, że gdzieś tutaj jest zakopana skrzynka i co z niej wyle... No i właśnie, i takie coś z niej wylatywało. I słuchajcie, ostatnia skrzynia na dzisiaj jest to skrzynia z pociągu. I tutaj tą skrzynię otwieraliśmy w ten sposób, że musieliśmy trochę poczekać. Aktywujemy ją, czekamy. I słuchajcie, jako że to jest ostatnia skrzynia, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwonem, wpadajcie do Zylaza na jego kanał, ponieważ tam jest dużo takich rzeczy. No i oczywiście pamiętajcie o moim kodzie Rafa, to ja w sklepie. Także widzowie, trzymajcie się i do następnego.